Dzień dobry, witajcie na bardzo wyrównanej wojnie. Jeśli chcecie zagrać w polską grę, podobną do Empires & Puzzles, zainstalujcie Gemstone Legends z linku z opisu filmu lub kodu QR. W bonusie dostaniecie nagrody z grafiki oraz epicką meralię. Zapraszam do gry. Wojna bardzo wyrównana, przeciwnicy, no tak naprawdę łeb w łeb lecimy. Zobaczmy, co my tu mamy. Szału nie ma, 5150, 5320. Zacznijmy sobie zatem od tego. Zacznijmy sobie od tego kolorem żółtym. Wybijmy tę drużynę. Niech ma. I pójdźmy kolorem czerwonym, ale czerwonym pójdźmy kolorem, którym żem. Tu gdzieś mieliśmy, tu mamy. Lekarzynę pójdźmy tym. Nie róbmy tego błędu co ostatnio. Walcz, czyli że źle użyliśmy lekarzy. Zobaczymy, jak nam dzisiaj pójdzie. Ostatnia wojna poszła bardzo słabo, a ta powinna pójść bardzo dobrze w związku z powyższym. Przynajmniej taką miałbym nadzieję. Tak bym sobie życzył, tak bym tego chciał. Ale jak to będzie w rzeczywistości, tego, moi mili, nie wie nikt. Wiem na pewno, że niestety odpali ta bździągwa. A to nie za fajnie. Okej, tu już żółty poszedł. Tego fioletowego nie za bardzo tak chciałem tutaj widzieć. Tu wejdziemy, żeby sobie podbić żółtego. Świetnie. Tu wejdziemy, żeby sobie podbić. I niestety czerwony odpalił i to jest błąd. Z mojej strony lekki, bo czerwonego dużo, czyli mocno przywali. Właśnie to chciałem powiedzieć. No ale nic na to nie poradzimy. Nic na to nie poradzimy. Poza tym, żeby wsadzić tu czerwonego i liczyć na to, że się trochę odbijemy. Tu podejdziemy troszkę żółtym. To coś tam jeszcze smyrniemy. Szczały robią swoje. Szczelają w nas. Znowu ten czerwony skandal. Na szczęście nie. Nie pisać proszę do mnie. Jestem na wojnie. Obecny nieprzytomny. No dobra, jeden tu walnięty, ale to też nie cieszy mnie za bardzo. Weźmy tego czerwonego, ściągnijmy, to może trochę przeżyjemy. Na pewno Penolit przeżyje, bo ona za mocno nie zostanie. No właśnie, bo ma swoją kamienną skórę. A cała reszta to tak sobie. Ściągnijmy tak. Za chwilę tu coś znowu podpalamy, no ale co zrobić. Jak żółty niespecjalnie chce się współpracować ze mną. Problem w tym, że znowu gnojek odpali, a ja tu nie za bardzo mam co zrobić. O, czerwony wejdzie. Mam nadzieję, że ten czerwony go rozwali. No i jest, w końcu. Udało się. Tu damy sobie penolitkę. Jeszcze wcześniej mnie strzeli. Wyleczymy i penolitką dorobimy całą resztę. Beka. Trochę się męczyliśmy, ale urwaliśmy. Kto tam jeszcze? Jeszcze dwoje. Dwoje ich zostało. Tu bym mógł pójść kolorem, powiedzmy, dajmy na to, zielonym. Tak, zielony do mnie przemawia. W tymże wypadku. Raz, dwa, trzy i cztery. Jaki lekarz do zielonego? Czy czerwony, czy niebieski? Jeszcze tylko zobaczę sobie. Dane o wrogu. Tu zielony. Minus 64 przeciwko wrokowi. Dodajmy znowu sobie czerwonego. Ale tym razem dajmy czerwonego szybkiego. Turbo lekarz ta chata. Bardzo lubię nią grać.
Jeśli szukasz bezobsługowego biznesu, który zajmie Ci tylko kilka godzin w miesiącu, w którym nie potrzebujesz pracowników, to dobrze trafiłeś. Otwórz z nami bezobsługową siłownię i zostań jednym z naszych franczyzobiorców. Sieć Fit Plus to sprawdzony na świecie i szybko rozwijający się system. Mamy już ponad 200 klubów w 20 krajach. Jeśli chcesz zarabiać nawet kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie i dołączyć do naszej rodziny, skontaktuj się z nami. No i coś jest tutaj. Coś jest. Zróbmy tak. Na początek O, jak ładnie zielony się ułożył. 3. Obawiam się, że ona teraz odpali jednak mimo wszystko. Właśnie została naładowana. Dodam, że bezczelnie. Ale trudno. Uch, jak pięknie. Weźmy sobie, zróbmy to tak i ty. Tak i tak. I tak. I tak. Dobrze, bardzo dobrze. Teraz zróbmy to tak. Mam nadzieję, że on padnie. Dobra, i sobie dobijmy naszym funflem. Kogo on tam... Nikogo tym razem, ale to nie gra roli. A, bo i tak zaraz pożegnamy się z naszymi przeciwnikami. Marceau. To chyba Francuzi są. Teraz muszę to jeszcze sprawdzić, bo nie zwróciłem na to uwagi. Pozbawimy ich efektu. Efektu leczenia. I jednakowoż pozbawimy ich też efektu kontynuacji tej rozgrywki. A daliśmy im efekt zgonu. Super. Wielki gon, dziki zgon. Drugi padł. No tak, Francja elegancja. I trzeci do nieba leci. Tu można by... A tak. Czerwony nie za bardzo. Niebieski? Nie, tu mi się przydał zielony albo fioletowy. Spróbujmy fiolet. No fiolet mi nie pasuje tutaj. Nie, dajmy drugi żółty. Zobaczymy, czy się uda drugim żółtym coś tutaj wymodzić. Drugi żółty, a drugi żółty, jak to drugi żółty, pójdzie tak, standardowy zestaw. Raz, to na dobicie kogoś, na przykład baby zmrozowanej, żeby mi manę trochę odciąć, chociaż najczęściej w ogóle nawet nie mam opcji odpalenia tej postaci. I co my teraz mamy jeszcze tutaj do wyleczenia się? A dajmy fiolet. Ten fiolet. No dobra. Supa z bobra. Jeszcze lepsza z wieprza i nie gorsza z dorsza. Powiem wam, że chyba, kurde, nie wstrzeliłem się w kolor, którym poszedłem. I to ani w kolor lekarza. Nie tak chciałem. Ani w kolor lekarza. Ani w kolor... Drugi. Ten tu mnie będzie teraz czochrał tymi wariatami. To jest jakiś dramat. Ale to jest dramat ponad wszelkie możliwość dramatów. Tu nic kompletnie nie ma. Co jaja jakieś. Tu nic nie schodzi nawet. On już dwa razy odpalił. Ale cholerny peszek, no. Jeszcze jakby żółty, zobaczcie, przecież to nas wpierdziela jak małpako. A królik to już mnie teraz w ogóle zaciuka. Dobrze, że chociaż się pozbyłem. Dobrze, że się pozbyłem czego? Pozbyłem się chociaż tanka, no ale świnie w kosmosie tu są.
Nie, to był kosmos. No nic tu nie mogłem zrobić. Żółty nie podszedł kompletnie. Każdy inny kolor, tak? Ale żółty i fioletowy zdecydowanie nie. No trudno. Czyli jest szansa, że wygramy tę wojnę, gdyż nie mam wszystkich wygranych walk. 15. Dobra, czekamy na dobitki. Wojna na bardzo mocnym styku, więc tu nie ma co szaleć, tylko trzeba brać raczej pewne punkty. I weźmiemy sobie tego. Chociaż... Dobra, weźmy sobie tego kolorem fioletowym, bo on nam sobie elegancko tutaj wykisi, jeśli będzie potrzeba taka kontrę ściągnie. Chciałem go niebieskim zaatakować, ale w niebieskim nie mam usuwacza statusu. Więc byłaby lipa. Byłaby lipa, a tak lipa jest. Dua lipa. Co my tu chcemy, co my tu możemy. Tu możemy fiolecikiem podbić jeszcze. I tu możemy fiolecikiem podbić. No i skończył się fiolecik. Wyszedł on był. Bardzo pasywny zespół przeciwnika. Nad wyraz bym powiedział. Pozbądziemy się żółtego. Pozbądziemy? Czy ja powiedziałem, że się pozbądziemy? Tak chyba powiedziałem. Tylko się pozbądziemy. Zobaczymy, czy tam jakiś fiolet gdzieś wskoczy. Nie wskoczył i wskoczył. Dobra. To zróbmy tak. Teraz bym to widział w sposób takowy. Obniżenie obrony. Nie, jeszcze nie teraz. Teraz zrobimy tak. Poczekamy aż walnie tutaj. Dobrze. I teraz sobie możemy zrobić obniżenie obrony. Znaczy obniżenie obrony, ściągnięcie z nich, tak, przede wszystkim też kontry. To i to. Ile zostanie babie? Babie zostało tyle co nic, więc wchodzimy w babę. Pięknie. No dobra. Raz tu mam pociągnięte. Teraz sobie podejdziemy fioletowym klocuszkiem tutaj. Tam już trucie przeszło i rozwali na pewno nam lekarza. Dobrze. Przeszło do końca. Można się bawić dalej. No, jesteśmy w domu. Jest bardzo pasywny zespół z nami, ale to aż jestem zaskoczony. No i tu już nawet nie ma sobie tej babiny, bo ona sama się wytruje. I nawet grad strzał nie pomoże Rafikowi. Ciach bajera. Dobra, jeden pewny punkt wzięty. Czerwony został i niebieski. Najpierw zobaczymy, gdzie ja mogę niebieskim sobie pomieścić. Jest to typowo pod niebieskim. Skrebił jeden atak. Oni jeszcze mają trzy ataki. Tu chyba któryś gościł. Właśnie Rafik, którego przez przypadek zaatakowałem. Co my tu możemy jeszcze? Tu jest jakiś czerwony członek. Ale tu nie mamy ściągania, więc nie ściągniemy z kary, jakby coś weszło. Tu jest za daleko czerwony. Tu nie mamy ściągania kontry, nie pasuje mi. Grubo. Co ci to zaatakować? Może tego? Mimo wszystko, o bombi. Bombi niech dobija lepiej. Aha, już dobił to. Dobra. No dobra, no to pójdźmy tutaj sobie. Zaatakujmy to kolorem niebieskim. Już trudno. Tak, zrobimy to. Dobra, teraz powiedz mi po typu, co my byśmy chcieli za lekarza użyć, co nam za lekarz został. Ratatos, dobra, to niech będzie Ratatos. Bardzo mnie to cieszy. Tu jest właśnie Ratatos. A zobaczymy, czy będą mnie cieszyły równie mocno. Niebieskie klocki. Jaką mi taką słabą dobitkę wziąłeś, kupię. No dobra. Niech i tak ci będzie. Jeden niebieski szef. Pięknie szef.
to lubię. Takie rzeczy to ja bardzo lubię. Robimy sobie. Tak, tak. Wzmocnimy. Przywalimy. Czy trzech położę? Jednego tylko. No ale dobra. To zrobimy. Tak i tak. Para chyba nie odpali mimo wszystko. Świetnie. Poszło elegancko. Lepiej być nie mogło. LED DM13. Drugi padł. A Bombi dalej się męczy z dobitką tego jednego. Bombi, czym ty atakujesz? Jedynkami? Kopie. I został nam ostatni atak. Ostatni atak mam w kolorze czerwonym. Tego jeszcze nie używałem. Dziś. No brawo, brawo Bombi. W kolorze czerwonym. Przydałby się jakiś zielony. Obiegowej opinii. Może na bossa pójdziemy? Zobaczmy, czy kogoś tutaj mamy. No dobra. Pójdziemy na bossa, to pójdziemy na bossa. Powinno wydolić. Raz. Raz, dwa, trzy, cztery i niebieski lekarzyna. Niech walczy. To po co nam atak przy czarnym rycerzu? A mana taka sama w jednym i drugim. No i teraz co z czerwonym? Tu jest, coś tu dało. Trzy dało. Kolejne trzy dało. Brakuje mi jednego. Jeszcze ten jeden jakoś wejdzie. Tego nie lubimy. Spancić. To lubimy bardziej. No i zajmie. Wzmocnienie, ciach, ciach. A, tamten unik zrobił. Niedobrze. Nie lubimy, jak oni tamte uniki robią. Paskudne, zwłaszcza jak to jest Kulerwo. Kulerwo robi uniki nad wyraz często. To jest po prostu jakiś mistrz uników. Kulerwo. Cierwo Kulerwo. Spróbujmy podbić niebieskiego. Albo czerwonego, bo jak jest tamte. Wydarzy. Kulerwo oczywiście odpali za chwilę, ale to nam niespecjalnie. Mówiłem niespecjalnie. No to się pomyliłem. Zobaczcie, jak jeden Kulerwo tutaj zamiata mnie. Srogo bym powiedział. Wzmocnienie, ciach, ciach. Niebieski. Szukamy dalej czerwonego. Tu jest jeden, tam jest drugi. Dobra, jest. Zaraz znowu mnie tutaj przydzwoni, ale miejmy nadzieję, że to nie za bardzo tego czuję, bo to nie przejdzie nigdzie. No właśnie. A. Znowu się oczyścimy, zrobimy tutaj i tu ten czerwony powinien załatwić robotę. Dobra. Gladiator. Dobra, 5 ataków udanych. Jest szansa na to, żeby wygrać tę wojnę. I mamy lekką przewagę i 0 ataków do oddania, a oni jeszcze 5. Czyli mogą 250 punktów zdobyć. To raczej nie wygrają. Ale poczekajmy, może jakiś cud na nich spadnie i na tym się uda wygrać. No i mamy zasłużone zwycięstwo. 6200 bez jednego punktu, 6085. Przeciwnik oddał wszystkie ataki, my oddaliśmy wszystkie ataki, więc jest super. Okej, okay. Zobaczmy, co dostaliśmy tutaj. No to, co zawsze dostajemy, czyli niewiele.
Wojna, pole bitwy. Zobaczmy jeszcze analizę krótką. Górka nasza, potem no, bardziej czerwono, a dół też nasz. No, zaskakujące zwycięstwo w takim razie. A ile Misiu zrobił punktów? 267, no to jakby trochę więcej niż ostatnie 150. Można się było trochę zrehabilitować. A jeszcze zobaczmy, jak moja obrona wygląda. Obrona. Doktor Agon. Gdzie ty tu jesteś, Misiu? Żebym cię tylko nie przeoczył. 52, czyli wzięty na raz. Tutaj 2. A, to może niekoniecznie na raz. Może na 2. Najpierw 52. Najpierw 2, a potem 52. O, w tym sensie chyba. Czyli na 2 razy. To jest dobrze. Lecimy dalej. Szukamy. 2 razy to nie raz. Tu 25. Tu 25. Tu 16. Tu 16. I tu 7, czyli na 3 razy. I tu 8. No to... Chłopcy się tu, albo dziewczynki, bawili i jeździli po mnie, ale rady nie dawali. Tu 44 to pewnie na 2 razy, chociaż tutaj 8 to niekoniecznie. Tutaj 2, czyli też na 3-4 razy, super. Czyli 2-3-4, no takie układy to lubimy. Wzmocniony Ludwik jednak daje robotę, chociaż ktoś tam ostatnio komentował, że no po co przełamywać Ludwika. Każdy mądry, a Ludwik ma 1190 obrony i nieomalże 2000 HP. Co znacznie podbija jego przetrwalność. Takie słowo właśnie wymyśliłem. Przetrwalność. Tudzież przeżywalność na wojnach jako tank. Spoko. Dzięki serdeczne. Wojna udana. Obrony udane. Właściwie wszystko udane, bo ataki prawie też udane. 5 na 6. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru, miłego popołudnia. Trzymajcie się. Cześć.